Cześć, jestem dr Bajk. A ja jestem dr Tauk. Witamy Was, drodzy słuchacze, w naszym wirtualnym nanolabie PAN, gdzie każdy elektron ma znaczenie. Zapraszam na niesamowitą podróż do świata kropek kwantowych, nanorurek i złącz tunelowych. W tym ukrytym mikroświecie rządzą prawa mechaniki kwantowej. Zawodzi klasyczna intuicja, a pojedyncze elektrony potrafią przenikać przez ściany. Przedstawimy Wam zasadę działania tranzystora jednoelektronowego oraz efekty kwantowe związane z przepływem prądu elektrycznego przez nanorurki węglowe. Weźcie głęboki oddech. Świat, o którym mówimy, jest wokół nas, lecz jest głęboko ukryty przed naszym wzrokiem. Jesteśmy przyzwyczajeni do standardowych rozmiarów i takich widoków. Potrafimy dostrzec szczegóły rysunku skóry na grzbiecie dłoni i jest to dla nas znajomy widok. Wzór fałdów skórnych jest jednak dla nas ledwie rozpoznawalny nieuzbrojonym okiem. Chcąc dostrzec więcej szczegółów, musimy skorzystać z mikroskopu. Witamy u bram do mikroświata. W jeszcze większym powiększeniu nasza skóra wygląda jak przezroczysta, półprzepuszczalna siatka. Powiększając obraz coraz bardziej, możemy dostrzec białą krwinkę, limfocyt. Kilka milimetrów, mikrometrów długości miały pierwsze tranzystory jednoelektronowe w wielowarstwowych układach półprzewodnikowych. Sercem każdego tranzystora jednoelektronowego jest kropka kwantowa. Rozmiary kropek kwantowych są porównywane z porami w błonie jądra komórkowego. Przy tej rozdzielczości obrazu możemy dostrzec podwójną helisę DNA. Takie rozmiary mają nanorurkowe kropki węglowe. Teraz widać nawet duże grupy cząsteczek. To również typowy rozmiar metalicznych kropek kwantowych emitujących światło. Widzimy pojedyncze cząsteczki w strukturze DNA. Takich rozmiarów są molekularne kropki kwantowe. W świecie kwantowym cząstki można opisać funkcjami falowymi. Nie są to jednak fale rzeczywiste, tak jak na przykład fale na wodzie czy fale dźwiękowe. Sens fizyczny ma dopiero kwadrat modułu funkcji falowej, która określa prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w jakimś punkcie przestrzeni. Spójrzmy na obraz chmury elektronowej w atomie wodoru. Nie wiemy, gdzie dokładnie elektron się znajduje. Mamy tylko informacje o jego prawdopodobnych położeniach w przestrzeni wokół jądra. Im kolor jaśniejszy, tym prawdopodobieństwo jest większe. W świecie kwantów obowiązuje również zasada nieoznaczoności. Mówi ona, że nie można równocześnie dokładnie określić położenia oraz prędkości np. elektronu. Można to zrozumieć, patrząc na dwa zdjęcia kolibra. Na lewym zdjęciu dokładnie widać położenie skrzydeł, ale nic nie możemy powiedzieć o ich prędkości. Na prawym zdjęciu, wykonanym w dłuższym czasie, widać poruszające się skrzydła, ale ich położenie nie jest dobrze określone. Elektron czy foton zachowują się czasem jak kula bilardowa, ulegając zderzeniom z innymi cząstkami, a czasem zachowują się jak fale dźwiękowe, ulegając interferencji i dyfrakcji. Falową naturą elektronu widać w efekcie tunelowym. Polega ona na przejściu elektronu przez barierę potencjału ze skończonym prawdopodobieństwem. Dla porównania duże obiekty, np. piłka, odbijają się od ściany. Sercem tranzystora jednoelektronowego jest kropka kwantowa. Jej małe rozmiary powodują, że ruch elektronu jest ograniczony przez zaznaczony czerwonym kolorem bariery potencjału w studni kwantowej. Funkcja falowa elektronu dopasowuje się do szerokości studni, tak by powstała fala stojąca o określonej częstotliwości. Podobnie zachowuje się struna w gitarze. Dźwiękom o wyższej częstotliwości odpowiada większa energia. Jak widać, musi być ona skwantowana, podobnie jak energia elektronów w atomie wodoru. Odległość pomiędzy dyskretnymi poziomami w kropce zależy od szerokości studni, a także od jej kształtu. W potencjale harmonicznym po prawej stronie odległości między poziomami są takie same, natomiast dla studni prostokątnej po lewej stronie odległości rosną wraz z energią. Zależność energii poziomów kropki kwantowej od jej szerokości można wykorzystać w kropkach optycznych do emitowania światła o określonej częstotliwości. Po oświetleniu kropki elektron może przejść do stanu wzbudzonego, z którego powraca emitując kwant światła zielonego. Na rysunku pokazano, że kropki kwantowe selenku kadmu w zależności od rozmiaru emitują fale świetne o określonym kolorze. Takie kropki można wykorzystać np. w ekranach nowoczesnych telewizorów lub smartfonów albo w rolnictwie do wzmocnienia procesów fotosyntezy.
Zanim przejdziemy do omówienia zasady działania tranzystora jednoelektronowego, przypomnijmy krótko, jaką rolę w układach elektronicznych pełnią tranzystory. Tranzystor jest zatem układem półprzewodnikowym trójelektrodowym, który pełni rolę wzmacniacza lub przełącznika prądu elektrycznego. Na wykresie pokazano współczynnik wzmocnienia w zależności od różnicy napięć między kolektorem i emiterem. Tranzystory planarne są podstawowym elementem budowy współczesnych procesorów komputerowych. W każdym znajdują się ich miliony. Elektrony są jednymi z nośników ładunków prądu elektrycznego. Są to fermiony, które posiadają ujemny ładunek elektryczny i połówkowy spin. Więcej o tym, co to jest spin, dowiecie się z wykładu o spintronice. Zgodnie z prawem Coulomba, ładunki elektryczne jednoimienne odpychają się. Dotyczy to również elektronów. Z kolei z mechaniki kwantowej wynika zakaz Pauliego. To znaczy, że w układzie nie mogą znajdować się dwa elektrony o takich samych liczbach kwantowych. W szczególności oznacza to, że stan o energii F w kropce kwantowej musi być obsadzony przez elektrony o przeciwnym spinie. Energia ładowania to energia potrzebna, by dodać do ciała jeden dodatkowy elektron. Energia ładowania zależy od pojemności elektrycznej ciała, czyli wielkości charakteryzującej, jak dużo dodatkowych elektronów może ono pomieścić. Do magazynowania ładunku służą kondensatory, które charakteryzuje pojemność elektryczną. Pojemność elektryczna zależy od rozmiarów ciała oraz potencjału pola elektrycznego, jaki wytworzy tak zgromadzony ładunek. Na rysunku pokazano kondensatory różnych typów. Mają one bardzo duże pojemności, dlatego ich energie ładowania są naprawdę małe. Zobaczmy, jaka będzie energia ładowania kropek kwantowych. Z powodu ich małych rozmiarów energie ładowania kropek są znacznie większe, porównywane z odległościami pomiędzy poziomami elektronowymi w tych kropkach. Tranzystor jednoelektronowy składa się z kropki kwantowej połączonej z dwoma elektrodami przez bariery tunelowe. Dodatkowa elektroda bramki służy do sterowania przepływem prądu przez układ. W analogii do tranzystora planarnego omawianego wcześniej, elektrody transportowe odpowiadają elektrodom emitera i kolektora, natomiast elektroda bramki odpowiada bazie. Omówimy teraz w kilku krokach procesy tunelowania pojedynczych elektronów. Elektron z elektrody lewej tuneluje przez łącze tunelowe do jednego ze stanów kropki kwantowej. Ogromne opory elektryczne barier tunelowych pozwalają zaniedbać równoczesne przeskoki wielu elektronów. Ponieważ opory barier tunelowych są bardzo duże, rzędu megaohmów, elektron pozostaje na kropce wystarczająco długo, by przejść do niższego stanu energetycznego. Następnie elektron wyskakuje z kropki kwantowej do elektrody prawej, a kropka kwantowa wraca do stanu początkowego. W stanie równowagi przedstawionym na rysunku kropka kwantowa jest obojętna elektrycznie. Liczba dodatkowych elektronów na kropce N jest równa 0, a transport jest zablokowany. Żeby widzieć efekty kwantowe, musimy pracować w bardzo niskich temperaturach. Nawet po przyłożeniu małego napięcia V w układzie nie popłynie prąd elektryczny, ponieważ w oknie transportowym zaznaczonym kolorem żółtym nie znajduje się żaden z poziomów kropki kwantowej. Jeżeli napięcie elektryczne między elektrodami przekroczy wartość graniczną, to w oknie transportowym znajdzie się stan ładunkowy kropki z jednym elektronem i w układzie zacznie płynąć prąd elektryczny, co widać na wykresie po prawej stronie rysunku. Po zwiększeniu napięcia elektrycznego więcej poziomów jest dostępnych dla elektronów tunelujących przez barierę potencjału z lewej elektrody na kropkę i dalej z kropki do prawej elektrody. Pojawiają się kolejne schodki odpowiadające wzmocnieniu prądu związanemu z aktywacją kolejnych stanów ładunkowych. Zmieniając napięcie bramki, można przełączyć tranzystor pomiędzy stanem, w którym płynie duży prąd, a stanem, w którym prąd nie płynie, co widać na załączonym rysunku. Tranzystory jednoelektronowe są ważne z punktu widzenia elektroniki, ponieważ działają na pojedynczych elektronach, których przepływem można bardzo łatwo sterować. Obecnie procesy tunelowania można obserwować z rozdzielczością czasową, wykorzystując bardzo czuły elektrometr, jakim jest kwantowy kontakt punktowy, oznaczony QPC, który jest podłączony do kropki kwantowej. Na rysunku widać zmiany ładunku o jeden elektron spowodowane przeskokiem przez bariery tunelowe. Przejdźmy teraz do niskowymiarowych układów węglowych. Najprostszym z nich jest grafen, który wytworzono dopiero w 2004 roku. Za badanie grafenu przyznano w 2010 roku Nagrodę Nobla. Grafen to tak naprawdę pojedyncza warstwa grafitu, spotykanego w szkolnych ołówkach. Warstwa grafenu to heksagonalna sieć atomów węgla w dwóch nierównoważnych pozycjach A i B, zaznaczonych kolorem czerwonym i niebieskim na rysunku. O grafenie mówimy, że jest to półprzewodnik z zerową przerwą energetyczną. W tej strukturze elektrony mają liniowe prawo dyspersji z tak zwanym stożkiem Diraka, dobrze widocznym na lewym rysunku. A czym jest sama dyspersja? To po prostu zależność energii od pędu.
W punktach wysokiej symetrii K i K', elektrony są tak zwanymi fermionami Dirac'a i poza spinem posiadają dodatkowy stopień swobody nazywany pseudospin. Pseudospin zorientowany jest w płaszczyźnie grafenu i ma przeciwne zwroty w pobliżu punktów Dirac'a. Fermiony Dirac'a poruszają się z prędkościami bliskimi prędkości światła w próżni i mają liniowe prawo dyspersji. Chyba wszyscy pamiętamy, że prędkość światła w próżni to najwyższa nieprzekraczalna prędkość we wszechświecie. Ważną konsekwencją liniowej zależności energii od pędu jest bezmasowy charakter fermionów Dirac'a w punktach wysokiej symetrii. Mówiliśmy o elektronach w prostokątnej studni potencjału. Mają one kwadratowe prawo dyspersji, czyli ich energia kinetyczna zależy od kwadratu ich pędu. Zawsze mają masę i są zlokalizowane wewnątrz studni kwantowej. Fermiony Dirac'a nie mają masy i nigdy się nie lokalizują. Potrafią przenikać przez bariery z prawdopodobieństwem równym 1, niezależnie od szerokości takiej bariery tunelowej. Proces ten znany jest pod nazwą tunelowania Kleina. Dwuwymiarową strukturę grafenu możemy wytrawiać i formować ściśle określone kształty odpowiadające małym i dużym kropkom kwantowym. Płaszczyznę grafenu można zwinąć, tworząc nanorurkę węglową. W zależności od sposobu zwinięcia, brzeg takiej nanorurki przyjmuje różne kształty, co widać na rysunku. Nanorurka typu zygzak, w zależności od średnicy, może być nanorurką półprzewodnikową z przerwą energetyczną bądź nanorurką metaliczną. Widać to na przekrojach. Szare i zielone linie oznaczają najniższe pasma energetyczne w nanorurce węglowej. W nanorurkowej kropce kwantowej typu zygzak pojawia się skwantowana drabinka poziomów. Podobnie jak w omawianym wcześniej studniach kwantowych. Na lewym rysunku każda kropka oznacza powłokę elektronową zajętą maksymalnie przez 4 elektrony. Warto wspomnieć, że każda powłoka jest czterokrotnie zdegenerowana, dwukrotnie ze względu na spin i dwukrotnie ze względu na pseudospin. Spin ustawiony jest wzdłuż osi nanorurki, a pseudospin ustawia się na pobocznicy nanorurki zgodnie i przeciwnie do wskazówek zegara. Do tak małego obiektu musimy jeszcze doprowadzić elektrody transportowe i elektrody bramki. Nanorurkowe kropki kwantowe mogą pełnić rolę tranzystorów jednoelektronowych i pracować jako wzmacniacze. Wzmocnienie prądów są ściśle skwantowane. Kolory na mapkach odpowiadają różnym malutkim wartościom prądów rzędu E przez H. Zaznaczmy jeszcze raz, że w nanorurkowej kropce typu zygzak cztery liczby kwantowe i zakaz Pauliego wymuszają całkowite obsadzenie powłoki przez maksymalnie 4 elektrony o różnym spinie i pseudospinie. Odpowiednio zmieniając napięcie na bramce, przesuwamy poziomy powłoki i ładujemy nanorurkową kropkę kwantową. Jednym, dwoma, trzema i czterema elektronami. W obszarze niebieskim prąd jest równy 0 i transport jest całkowicie zablokowany, ponieważ poza oddziaływaniem kulombowskim na pojedynczym poziomie orbitalnym K występuje jeszcze oddziaływanie między poziomem K i poziomem K'. Porównywalne co do wartości, to na jeden spin orbita przypada 1/4, 1/2 i 3/4 elektronu, odpowiednio w obszarze 1, 2 i 3 elektronów na kropce. Tutaj kończy się nasza podróż. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dr. Pike i dr. Tauk.